Siemanko, siemanko, ja jestem Werte, ze mną jest Gingis i Purpose. Siemanko wszystkim. Ściągnęliśmy sobie właśnie, znaczy kupiliśmy na Steamie i ściągnęliśmy właśnie przed chwilą Heartworda i próbujemy w to grać, także pierwszy odcinek jak zwykle będzie nieogar z takiej serii, będzie śmiesznie, już tam Gingisa ktoś bił chyba przed chwilą, tak? Ale to śmieszniejsze jest to, ona ma brodę, to co dom za mnie mówi. Ona ma brodę, okej. Ale nie, słuchajcie, bo to jest jakiś totalny hardcore, co tu się uskutecznia. Jak tu się w ogóle odpala jakiś ten? Nie wiem, ja mam dwa kamienie, jak sobie będę bił kamieniem, będę się ostrą grozę. Nie, ja już mam gałązkę normalnie. A jak się wyciąga ten kamień, bo ja go mam? No, i no nie wiem, mam go, ale chyba nim nie mogę bić, to nie jest The Forest. No właśnie. Jak ktoś tam biega, czekaj, bo chyba będzie chciał mnie zarąbać, chyba że to ktoś z was. Gdzie jesteście? Znalazłem, jak się fakala pokazuje. Nie tak. Wiem, ale wiem, że się da. Jak się G przytrzyma, to się fakola pokazuje. Gie? Ale tu jest A, bo da się wybrać, no. Bo tam jest kilka tych, salutuj, środkowy palec, ręce do góry. Ej, musimy się znaleźć, tylko nie wiem jak. To znowu do mnie biegnie, czy biegacie na jakiejś górze? Bo widzę jakiegoś typa koło jakiegoś domku, który tam biega. Nie wiem, boję się tam podejść, bo mi zaraz spierdzieli. Ja klikam wszystkie przyciski po kolei. Idź ode mnie, ty. Czekaj, inwentory nie działa, tab. O, pod tabem mamy inwentory, statystyki też. Wiecie co, to teraz tak, wytwarzanie, jest wytwarzanie. Gdzie? No, pod tabem. Pod tabem. Jest wytwarzanie, faktycznie. Przepis. Paliwo, narzędzia, gdzie są narzędzia? Stół do ognisko, strzała, kamienna siekiera, jest kamienna siekiera. 10 kłód i 10 kamieni, to mamy kurde te, dzidę. Ja chcę laserował dzidę, czekajcie. A ja nie wiem jak ja przestawiłem kamerę. Nie wiem, ja sobie czat zasłaniam trochę, będę musiał na następny odcinek to ogarnąć. Ale to jest za szybko tak nagrywanie, więc tutaj się nie krzyczcie na nas. Tak, to ja powiedziałem, odpalamy, nie patrzymy, co jest tak, że odpalamy i lecimy. Bo ja myślałem, że to ty koło mnie jesteś z tą brodą, a to z tą brodą po damsku do mnie gadało. Ale się nie pyta, co ja tu robię, nie? Ale co, że... What are you doing, man? Potwał... No. Wow, wyrzuciło mnie z serwera. Lol. Dołączaj szybciutko. Ja What mam już fuck? 5 patyków, 6 patyków i 3 kamienie. Znaczy ja powiem tak, generalnie pod V się mówi do ludzi, nie? Jakbyś kogoś chciał wyzywać. Dobra, ej, moja postać jeszcze jest na serwerze i nie mogę się wbić. O kurde, no to chyba ten. Nie, jest chwilkę, tutaj cięcie po prostu zrobię. Aha, no dobra, to my sobie polatamy. Wy sobie grajcie. Wytwarzanie, dobra, wytwórz siekierę. Jest, tworzy siekierę! 8. Jak to, żeś tyle nazbierał tak szybko? A, jedziesz, ja jestem. Ty, kogoś tu mam, kto to jest? To na pewno nie ja. Atakuję go! Nie, o, cześć, Purpos! Siema! Gdzie wy jesteście? Jak to było, Purpos? Masz. Siema. O, chyba mnie łączy z powrotem. Dobra. Masz. Dostałem fakola od Gingisa. Patrz, ja biegam z tym paluchem normalnie. No tak, bo musisz gejesz. Tylko teraz ci się przestawi ten, kamera i właśnie nie wiem jak do niej wrócić. A może C? Nie, zobacz, patrz, pod C możemy się skradać, zobacz. Tak, patrz, wiem, to już zauważyłem. To już zauważyłem. V nic też nie? V się mówi. Buu! Wow. Wow. Ale powiem wam, że za każdym razem tak długo się ładuje gra. Ale już jestem! Czekaj, jestem! Bo ja mam 8 jestem! Żyję! Możecie powiedzieć mniej więcej, co widzicie obok siebie? Dżingisa. Drzewa. I skały. Drzewa, skały i pustynie. A... Goddammit, nie wiem! Chodź tu! Zobacz, wow, gubię klatki na maksa. What the fuck? A czekaj, ja już z kill-offem ganiam. What the fuck? Dobra, już. Nie, bo ta gra jeszcze ogólnie jest jako alfa, także... Także będą problemy różne tutaj. No dokładnie. To nie zmienia faktu, że kurde, nie wiem gdzie jesteście. Wiesz co, no... Zaraz się znajdziemy. Ciężko określić w ogóle, bo fajnie by było jakiś punkt orientacyjny, albo mapę znaleźć, albo no, coś. No, byłoby kozacko, albo tak... Normalnie przypomina mi się internet. Pamiętasz? Nie, tak, antern, tak, pamiętam. Tak, antern, no. Czekaj, sterowanie, przepraszam, bo mało nie kliknąłem opuść. Sprint pod lewym shiftem, zmiana perspektywy. Czekajcie, potem ja doszedłem do tej pustyni, w sumie koło niej się pojawiłem, ale jak powiedziałeś pustynia, to się tutaj wróciłem. Pustynia się wchodzi tutaj, tak pod górkę. Co nie? Widzisz? Bijem jak ty! Łaaa! No gdzie wy jesteście? Wyginałem. Myślałem, że to ty. Czemu na tej skrzynce jest kutafilec narysowany? Bo może. Ja pierdzielec, o co tu chodzi? Ty, ja myślałem, że to ty, Gingis, tutaj łazisz obok mnie, a to ktoś mnie zarąbał. Ty, ale zostałeś jeden. Dlaczego zginąłeś?
Z siekierki, od siekierki, od pana siekierki, od pana z siekierką. Wytwarzanie, podstawowa włócznia, uzbrojenie. Znaczy narzędzia zostaną jak zginiecie, od razu wam mówię. Mhm. A gdzie ty miałeś tą siekierkę, w uzbrojeniu? Tak, nie w uzbrojeniu, w narzędziach. Narzędzia i jak to się nazywało? Narzędzia, kamienna siekiera. Kamienna siekiera, tak. Tylko, wytwórz. Że ja bym włócznia chyba jest do atakowania. LOL Purpose Invertes, haha. Coś napisał na czacie. Ja mam włócznię. Mam to, jak ktoś podejdzie, to będę bił. Będę się wpierdziel. Dobra. Czekaj, ja też chcę, bo tam lata jakiś koleś. To może ja jestem. A czy on się zatrzymał właśnie? Słyszę, nie wiem, bo... Słyszę kogoś, jakby ktoś drewno rąbał. Oj, tu jest stół jego chyba. Nie wiem, bo jeszcze może się być? Wy się znaleźliście tak łatwo? O, widzę kogoś biegającego za króliczkiem. To nie ja. No to idę go zarąbać. Bo to chyba ten, co mnie przed chwilą zabił. To ja chyba widzę, a nie, to są cienie. Kurde, ja się kręcę w tym miejscu, myślę, gdzie wy możecie być. No nic, szukam was dalej. Za mało materiałów, no dobra. No powiadam to ja... nie, zakaz budowania, super. No właśnie, nie wiem, o co... O, tutaj słyszę kogoś, jakby rąbał drewno. Nie, to ja atakuję jakąś owieczkę, właśnie mi uciekła. Aha. O, czekaj, ktoś tu gada, on tu... Widzę, kto tam pobiegł? To ty, Purpos? Ja, a ja wiem... W krzakach gdzieś... takich? Tak, jesteś? W krzakach takich. Poczekaj, to ja biegnę. Kurde, gdzie wy jesteście? Wy dwóch. Ja pierdziu. Widzę tutaj same kozy. Kozy? Tak. Są wszędzie. No nic mówił, nie, ale... Biegniesz teraz Purpos? Tak, biegnę teraz Purpos. A ty masz włócznię. Dobra, wiesz co, bo tam jest koleś. Gdzie jesteście? Tam jest koleś, który mnie zabił. A ty niedaleko masz takiej wertesz plaży. Tu masz. No widzę go. Siema. Plaża, ale pustynna, i co? Krzyk do niego, żeby się zatrzymał, bo mu to włócznie włożę, nie powiem stop! Gdzie. Jesteście na dole, czy na górze bardziej? No, nie chcę się zatrzymać. O, jestem koło stołu jakiegoś. Chodź, to zginiesz! Stój, zginiesz, umrzesz marnie. Wy jesteście na tej pustynnej plaży, czy coś? Izeza! Jeszcze raz, Vertes? Pustynna plaża, czy jak? Pustynna plaża? No gdzieś tak, co, no to, znaczy gonimy za gościem, nie? Czy wyżej weszliście w teren? Nie, jesteśmy dalej przy pustyni. Okrążaj go, Purpos, z jego... na dole, czy na górze? Prawej. Jak na dole, czy na górze? No, tak, znaczy, no, nie na samej pustyni, nie? Mhm. Ale jestem wygłodniały, coś bym zjadł, idę tą kozę zarąbać. Bo my się chyba nie znajdziemy teraz. No czekaj, damy radę. Ja bym proponował tak. To musi być na pewno okrągłe. Więc... Gdzie ty jesteś teraz, bo mi zginąłeś? No ja tutaj jestem, tu skaczę. Coś tam sobie hasa, to idę to zabić. Słuchaj, Vertes, mam pomysł. To ty idź cały czas w lewo, a my jak... Stań plecami do... tej, do plaży. Znaczy do pustyni. Mhm. Wow, czekaj. I ty idź w prawo, a my idziemy w lewo. W końcu się spotkamy. Czekaj, tak. Czekaj. To jest dobry pomysł. Idę na tą pustynię, na dół. I plecami do czego stać? Do pustyni. I patrzę cię w taką jakby pod górkę, tak? No i patrzysz się pod górkę, tak. I ty idź w prawo, a my będziemy szli w lewo. I w końcu musimy na siebie trafić, bo to jest, wydaje mi się, okrągłe. Okej. Okay. Gorzej, jak jesteśmy blisko siebie i w oddzielne kierunki pobiegniemy, nie? No trudno, no to okrążymy wyspę. Myślisz, Purpos, że to ma coś z Kopernika wspólnego? Myślę, że tak. Kłoda, otrzymano przedmiot. Kłoda. Dobra. A ty idziesz w ogóle dzięki czy no ja jestem już na tej... ten, chodzę sobie zbieram. Ale na myślę, jak mogę coś zjeść. Poszedłem w lewo. Aha, a my... No ja poszedłem w prawo, jak patrzyłem. Ale jak patrz... Plecami Dżingis na tego, na plecami do pustyni. No dobra, no ja do co? Ja się takich skał. Lata mam, niedługo skończę, to jeszcze wymagasz ode mnie myślenia. O co tu, come on w ogóle, to dobra. Zaczekaj tam na mnie gdzieś tam. Nie, to ja stoję i czekam, a wy do mnie przybiegnijcie. Co wy na to, to jest dobry pomysł. Okej, okay. Podaj swoje koordynaty, wiesz? A to się właśnie, ty, czekaj. A może spójrz w niebo, gwiazdy zobaczysz. No na pewno, nawet chmurki nie ma. Ale jakby się pasnął siekierą w głowę, to by zobaczył. Komuś się chyba trollować zachciał. Napisali na... Widziałem, jak pisał. To jest z jednego drzewka 7 kłód dostałem, a kurde, oso. Tu się da... O, tu się... A jaki was jest stan? Wygłodniały, czy jaki? No, wygłodniały i mam 9M. Ja też jestem chyba wygłodniały. 7M. A co to jest 7M? Ja mam 12M. O, 11M. Nie wiem, o co chodzi, po prostu.
8M. Dobra, nie mam pojęcia. Zabiłem kózkę. Brawo. Coś to ci dało? Tak, mam skóry i mam mięso. Mięso dostałeś, bo ja dostałem 3 skóry i kość. Właśnie wsunąłem. Jest, nie jestem wygłodniały. Kurde! Czy ty purpur jesteś tym mięsem, nie? Ale, znaczy, to, ale to był tylko jeden kawałek, już go nie mam. Nie rzucaj się na mnie. No ja ciągle jestem tu, gdzie byłem, no plecami do tej i idziesz w lewo, nie? Ale ruszałeś się w ogóle, czy gdzieś? No ruszałem się, ruszałem się. Proszę, mordek, gdzie ja trafiłem? Przy takiej dużej, taką dużą górę minąłeś już? Takimi skałami? Górę piachu i skałę na tym. Nie wiem, o czym mówisz. Nie, no to, no to ja jestem przy tej górze właśnie. Będzie śmiesznie, jak jesteśmy w ogóle po jednej stronie mapy. Bo ja tu was wcale nie widzę. Na purpose już też nie widzę, no. W tej górze jesteś? Masakra. Biegnę. O, jestem tam ktoś łazi. To ty biegniesz teraz? Tak, jest, biegam. Ja biegnę po pustyni właśnie. Z włócznią? To drewno. Z włócznią, gdzie ty jesteś? No tutaj za tobą, obejrzyj się normalnie, no. Dobra, to idziemy dalej tak jak ustaliliśmy. Wertes w prawo, my w lewo. Tak. Ktoś tu gada, gada ktoś. Gadał ktoś, uważaj, gdzieś ktoś nas obserwuje. Hello, hello, do you hear me? Nie, to nie ty, Wertes, to ktoś inny. Wertes! O, teraz ciebie jakby słyszałem. Where are you, man? Słyszałeś nas? Ciebie, Marcin, z takim echem, czyli to musiało być z gry jakby. No to kurde, to jest... Ale wcześniej też ciebie słyszałem, wiesz? Jak mówiłeś. Ty, to może weźmy, my jesteśmy przy takiej dużej górze z, ze skałami. Taka duża góra bezpośrednio przy pustyni, stykająca się z pustynią. Chodź na tą górę, stamtąd może będzie więcej widać, żeby go dostrzec, nie? Łe, ale czad. O kurde, ja widzę jakiś zamek. Jakąś fortecę. Bo sobie wbiłem troszkę wyżej po tej górce, żeby jak coś, żebym miał bliżej jakieś jedzenie czy coś. Co czad, nie? Tą włócznią można rzucić, jak klikniesz R. To też dobrze. A podoba mi się to, że jest w języku polskim ta gra. Tak, tak, tak. W ogóle nie, no mi się w ogóle podoba gra na razie. No. Sponio. Tylko jak to się odnaleźć? Dobra. Ja tu tłuczesz? Rozbijam jakieś kamienie kilofem. A tutaj chałupę ktoś sobie pobudował, widziałeś na tym? Nie. Widzicie domek na skalę na górze? Domek na skalę na górze. Czekaj, bo mi dużo rzeczy wypadło w ogóle. Może jakieś płaskie tam byłem skale? W sumie. Ale się nie mijaliśmy. Bursztyn znalazłem. Ej, noc się robi. Nie wiem, jak tutaj w nocy sytuacja wygląda. Mam nadzieję, że nas zombie jakieś nie zaatakują. Za jak krzyk? Słyszałem krzyki. Burza piaskowa, czy co to? No deszcz. A deszcz pada. God damn it. Przemakam. Co robić? Przemoknięty. Ciemno się robi. Jestem przemoknięty. Ja też jestem i to się do końca uzupełnia. O, czekaj, ja tu gdzieś... Co to jest, jakiś infini? Co się dzieje tutaj? Nie wiem, ja stanąłem pod jakąś skałą. Wow, wow, dzik mnie bije, czy co to jest? Jakiś kurde, coś z rogami! Gil w lecie jeden! Ciemno się zrobiło. What the fuck? A! Dobra. Dobra, czekaj. Wiecie co, jak się stoi pod skałą, to się nie moknie. Nic nie widzę, mam czarny ekran i tylko niebo widzę. No co ty? To what nie, no to my wszystko widzimy. Znaczy przynajmniej ja. What the fuck? Ja też wszystko widzę, ale głodny jestem. Ciekaw jestem, czy w tej grze, jak zmienimy serwer, to będziemy zachowamy swoje dalej przedmioty, wiecie? No raczej nie. Tak mi się wydaje, że raczej będziemy na Golasa dalej biegać. Obce, czekaj, gdzie tu mam jakąś grafikę, bo może coś z grafiką mam nie halo, co? No naprawdę, dobra. To było dziwne. Ciężko się odnieść do tej sytuacji. Ja tutaj biję... No, dosłownie mam ciemno. Dobra. O, mam surowego stejka. Jeszcze ciemniej, what the fuck? Pomocy, kurde. I zamarzam na dodatek. Wow. Czy coś zaczynałem widzieć przez chwilę? Czy coś jest troszkę jaśniej jakby? Zimno mi jest teraz jeszcze dodatkowo. No mi też. Jak tu można ognisko zrobić? Nie wiem. Wytwarzanie. Ognisko. Wytwórz. Wytwarzam ognisko, a wy sobie marznijcie tam. A jak tu się kurna wytwarza ognisko? Tak, tam gdzie inne rzeczy wytwarzałeś? Uzbrojenie, narzędzia, ognisko, jest ognisko, wytwórz. Dobra. Aby wejść w interakcję. Zapal. Mam za mało kłód. Skąd ja mam wziąć 20 kłód? No właśnie. A nie, drzewka można ścinać, przecież mamy tak. Siekiery.
Gdzie mamy siekierę? Ja nic nie robiłem. O, no to masz przechlapane. Tworzenie narzędzia. Masakra. Kamienne siekierę. O, o, tu jest to. Pięć. To jest? Skóra i surowy stek. O, mam surowy stek. Idę sobie go upiec. A to ja na surowo go zjadłem i też jest okej. Okay. A w ogóle da się upiec? Nie wiem jeszcze. Coś mnie tutaj nie pasuje ja normalnie. Ja zaczynam zamarzać. A jak go zjeść? Lewym przyciskiem myszy po prostu. Tak? Trzymając go w łapkach. No dobra, ale dalej jestem wygłodniały. Jak... Tak czy siak. O, już jak, ale się jasno zrobiło nagle. Dobrze. A, to dlatego, że byłeś głodny, to ci się ciemno zrobiło. Tak? Tu biega kolejny taki bażant. Znaczy bażant, no wiesz bażant? O co chodzi. No nie wiem, coś tutaj z rogami na kurze. Ja to będę mówił dzik na to, bo to nie wiem jak inaczej. Dobra, wiecie co, bo ja się w ogóle pogubiłem. Ja robię dzidę. Nie mogę zrobić dzidy. Niewystarczająco materiałów, fuck. A ja nie mogę ścinać drzew, nie wiem dlaczego. Mam niby siekierę, a nie mogę ścinać drzew. Chyba to są za dobre drzewa dla mnie. No, bo... Są oficjalne drzewa. Próbowałeś gryźć? Są drzewa z kamienia. O, przestało padać? Jej. Potrzebujesz wapna, zjedz drzewa, tak. No. Potrzebujesz wapna, zjedz drzewa, no tak. No, bo ludzie sobie bo to drzewa jak wapno jakoś. Wygląda jakieś dziwne. O, przemoknięty mi ucieka, tak, tak. Czy mogę wejść w ogień? Ty, nie palę się w ogniu, ale faza. No, to może się ogrzejesz szybciej. No to tak, to myślę, to o! Tutaj... Ej, może się pokierujemy księżycem. O, dobre! O, są gwiazdy. Z której strony widzicie księżyc, jak biegliście? Jest idealnie nade mną. Nie, jakbym... No? A u mnie jest po mojej prawej stronie. I w którą stronę biegliście cały czas, jak patrzycie teraz na księżyc? Tak jak księżyc idzie, tak biegliście? Księżyc jest idealnie nade mną w tym momencie. Ale Dżingis widzi go inaczej, to może Dżingis odpowie. Nie, no ja jestem stałem... przy drodze, znalazłem drogę, normalnie betonową, asfaltową drogę. Poczekaj, daj mu wytłumaczyć, przynajmniej się pochwalę tym, że wiem, gdzie lewa i prawa strona jest, co? Dobra, przepraszam. No, jak ty biegłeś swoją prawą, tak? A ja biegłem swoją lewą, więc teraz jakby patrząc w tą stronę, którą biegłem, mam go po prawej stronie. A w mordę. I teraz jest cisza, bo oni tak nikt nie zrozumiał, co ja powiedziałem. Nie. Według tego wychodzi, że biegliśmy tak samo. W tą samą stronę. Kurde, no. Też nie wiem. Jak patyki potrzebuję. Dobra. Ludzie do mnie można nic zrobić. Gdzie mi uciekasz? No kurde, znowu mi zimno się jest. A, goddammit! 11 kłód mam. Ja już jestem przemarznięty w ogóle i wygłodniały i... Chyba spróbuję tam tego, nie wiem, dzikusa. Znowu ktoś gada. On się w domku zamknął i będzie mi tu gadał. Tchórzu, wyłaź z domu! To faktycznie musi być dzik, bo kurde... Idę go od tylca. O Jezu. O, no parze, on mnie nie widzi nawet! Gin! Zginął. No to zbieraj z niego przedmioty. Wow. Co to jest? Ja już umieram normalnie. Tłuszcz zwierzęcy zebrałem, świetnie. No to ale to człowiek. Dobra, czekaj, ja sobie... Z jakiego powodu ja umieram? No pewnie z głodu. Wygłodniały, przemarznięty na śmierć, aha, z tego powodu. No dobra, no czekaj, mam mielonka. Gień, proszę cię, bo chcę zjeść ciebie! Ale ty nie masz zjeść, tylko sobie ognisko zrobić. Czekaj, na razie zabiłem mielonka. Lewym. Na razie okay. Się najem. Ja zbieram właśnie kamyczka ostatniego, żeby móc sobie rozrobić ognicho. No a tam wiesz, że tam 20 drzewa było potrzeba? Wiem, no już mam. No, a ja mam 4. I zaraz padnę, ale to nic. Mam surowego steaka. Ej, ja mam 10 krzemieni jeszcze dodatkowo. No właśnie mi potrzebne te krzemienie, no. Czekaj, to są krzemienie, czy co to jest? Tak, krzemienie. Ja potrzebuję jednej sztuki. A mi zostało 20 sekund życia, 10. 17, 13, jakoś to dziwnie to taki. Kolejny zgon przebiega. Dobra, nieważne, umieram. Siema, nara. No, siema, nara. Jak odpalić to ognisko? E musisz. Ale nie ma, nie mogę go odpalić. A, to jak tam wejdziesz, to musisz tam, masz spalanie, musisz tam aktywować go. Ale co ja tu mam? Pal, ale co zapal? Jest. Dobra, wygłodniały, czy ja mogę jakoś... O, czy widzicie, już księżyc powoli się chowa, no nie? Widzicie to? Nie, jeszcze nie, bo jak na razie to... Cały czas masz go nad sobą? Czekaj... O!
Czy ja mam księżyc nad sobą? Nie, już dawno go nie mam na sobą, mam go za sobą. Dobra, i powiedz, w którą stronę biegłeś, jak patrzysz teraz na księżyc. Ja się teraz ogrzewam przy ognisku. Ale powiedz to, odpowiedz. Tak. Ja patrzę się teraz na księżyc, zachodzi za górami, no mam go na wprost siebie, no. No tak, i w którą stronę biegłeś, jak patrzysz teraz na księżyc? Miałem go po lewej stronie. Po lewej, czyli biegłeś jakoś tak. I usmażyłem sobie stejka. O w mordę, to my jesteśmy całkiem... odbiegaliśmy od siebie według tego, że wiesz? My jesteśmy po przeciwnych stronach tej wyspy. Tak, bo skoro miałeś go od lewej, to musiałeś biec tak, bo ja miałem go teraz na przykład za sobą, jak tutaj biegłem, nie? Ciekawe! No dobra, no ale to no, na pewno się znajdziemy kiedyś, no. No kiedyś na pewno! Nie mówiłeś, że tu się nie da, kurna, spalić w ognisku! Nie mów, że się podpaliłeś i zginąłeś. Podpaliłem się i umieram. Przegrzany jestem. Ja wbiłem się do krzaków i jest mi cieplutko, wiesz? Wiesz co, Burpos, ty popadasz ze skrajności w skrajność. Najpierw zamarzasz, teraz się przegrzewasz, chłopie. No weź się zdecyduj, no. No bo on tutaj mnie oszukał, Wertes, no. O, ja tak teraz widzę, księżyc mam po lewej stronie swojej jakby. Ja tutaj w ogóle nie mam księżyca. Bo zdobyłem surowy stek, jak mam go zjeść, skoro już na pasku mi się nie zmieścił? Pod tabem będzie? O, jest pod tabem. O. Dobra, ja zaczynam odzyskiwać życie, nie jestem wygłodniały, nie jest mi za zimno, jest wspaniale, ale myślę, że resztę już chyba sobie ogarniemy w następnym odcinku, co? No możemy. To tak jak mówiliśmy na samym początku, pierwsze odpalenie gry, żebyście zobaczyli na naszą reakcję po prostu na tą grę, jak to ale będzie wyglądało. Ale chyba jest sponio, jak dla mnie. Tak, ja powiem wam, że tylko na początku widziałem jakąś osobę, ktoś sobie biegał na górze koło domku, więc stwierdziłem, że to jego domek, więc sobie poszedłem. Ale tak później to nikogo nie widziałem, dosłownie. Także ten serwerek jest jak najbardziej spokojny, możemy tutaj sobie na przykład cisnąć. Ja tylko taka mała dygresja, nie? Te kuski takie z różkami biją. Znaczy mnie jeszcze dobrze nie uderzyło, ale ja ci powiem, Wertes, miałeś rację, że to jest hardkorowa gra, hardkorowy survival, tylko że najbardziej hardkorowa to jest pogoda dla nas. Tak. No ale to właśnie, bo to na pustyni. Ale jest też inny taki survival, ale to już jest pod singla, The Long Dark, tak się nazywa, to tam w sumie walczysz z pogodą, nie? Jest zimno, możesz zamarznąć, ewentualnie czasem ci jakieś wilki wyskoczą, po prostu walka z naturą. No to spanią. To też fajnie. Ale dobra. Graficznie słabo stoi. Ja jestem za tym, żebyśmy nagrali z tego jeszcze cokolwiek, bo... Fajnie, tylko będziemy musieli się jakoś ogarnąć siebie, odnaleźć przed odcinkiem, po prostu. Tak jest. I będzie spoko. No to co, dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie na Facebooku i teraz tutaj Wertes wchodzi ze swoją częścią. Czekaj, bo chciałem z tobą na najstarszą, wiesz, taką klasyczną mega. Dobra, tak, no. Na propsie, bo po prostu przez chwilę nie ogarnąłem, bo sobie parkura uprawiam po skałach, także jakby ktoś pytał, coś próbuję rozkminić, co Minecrafta, kurde, we Francji wymyślili parkour, ale nie w Minecrafcie, halo! No dobrze, no ja wiem, że tam były, nawet są filmy takie dwa były fajne do obejrzenia o ludziach, którzy skakali tak... Zanim był Minecraft, to ja w GTA skakałem motorami po budynkach, wiesz, ja tutaj różne rzeczy odwalam w grach, po prostu szukam możliwości zrobienia czegoś, co normalnie nie powinno być dozwolone, bądź no, glitchy szukam, no, tutaj to powiem. Tak, jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, pokażcie znajomym wszystkim, wyślijcie im SMS-em, śledzikiem, cokolwiek, co tam macie, messengerem. Dobra, dzięki za oglądanie, na razie i cześć, był ze mną Purpos i dzięki Żółwik. I jeszcze na koniec moja kwestia, pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, ja Purposowi serdeczne gratulacje z okazji 100 tysięcy subów. 100 tysięcy! Dziękuję bardzo, dziękuję. Dobra. No, to dzięki za oglądanie, na razie, cześć!